Oto właśnie nasz dom, w którym mieszkamy od niecałego roku. Zbudowaliśmy go w dużej mierze własnymi rękami. Jak to się stało? Opowiem teraz wam tą historię. Na początku na TikToku dokumentowałem naszą budowę trochę w formie żartu, ale okazało się, że wiele osób to ciekawie interesuje. Inwestorka Aleksandra. Na początku było bardzo dużo jeżdżenia i szukania. Szukaliśmy tego jednego miejsca i w końcu znaleźliśmy. Działkę idealną, położoną blisko jeziora, otoczoną polami z kawałkami lasu, praktycznie w centrum Borów Tucholskich. I decyzja zapadła. Ruszamy. Zaczęło się od wykopów. Podjęliśmy decyzję o budowie płyty fundamentowej. Długo zastanawialiśmy nad wszystkimi innymi scenariuszami i finalnie uważamy, że to była dobra decyzja. Po przygotowaniu wykopu trzeba było zrobić zbrojenie do betonu. Oczywiście wszystko robiliśmy ręcznie. Wszystko, co tylko się dało ręcznie zrobić samemu. Zbrojenie, szalunek, stropian, co tylko się dało, robiliśmy sami lub z pomocą majstrów. A oto jeden z pierwszych transportów drewna, który przejął naszą budowę. Szkielet powstaje bardzo szybko. Całość budynku można wykonać właściwie w 10-15 dni. A teraz na tym filmie między innymi widać, jak szybko stawiamy prawie 1/4 ściany bocznej. Drewno jest bardzo wdzięczne. Co to jest? To jest dach. Gdzie dach? O. Całość budynku z zewnątrz jest też obita płytą Stejko. To taka płyta docieplająca, ale zaraz jeszcze o tym powiem jeszcze troszeczkę więcej. Ale już z oknami. Już. Prezentacja. Z zewnątrz zastosowaliśmy też blachę na rąbek, ale to nie był najlepszy pomysł. O tym innym razem. W domu pojawiają się już ściany. O, takie. Takie ściany. I tutaj też są ściany. Powoli do przodu. Akcja. Także witam w mojej kuchni. Dzisiaj pokażę wam, jak przygotować dobrą ścianę w domu szkieletowym. To jest ramka, która będzie służyła nam za ściankę wewnętrzną. Oczywiście to jest drewno konstrukcyjne, suszone. Nie jest heblowane, powinno być, ale już trudno. I teraz kilka słów o technologii, którą się zdecydowaliśmy zastosować. Od zewnątrz przychodzi płyta Stejko. Płyta Stejko to jest płyta drzewna, która nie jest płytą konstrukcyjną, ale jest płytą docieplającą. Ma w naszym przypadku 3,5 mm i ona jest też w tak zwanym piórowpuście, czyli zabezpiecza nam wszystkie szczeliny. Ładnie się z tyłu, łatwo ją montuje. No i tak cały budynek łącznie z dachem jest zrobiony. Od jednej strony przychodzi na to łata, kontrłata. O, tu mamy łatę, kontrłatę. Od zewnątrz przybijamy to do tej płyty i do krokwi i do wszystkich konstrukcji zewnętrznych łatę. Do tego montujemy właśnie. Do tego właśnie, tak się mam nadzieję, że nie będzie się tak działo. Ale wtedy montujemy do tego elewację drewnianą. Albo w przypadku ściany tylniej dachu i ściany przedniej. Będziemy montowali tam blachę na rąbek. Następnie pomiędzy belki, pomiędzy konstrukcję wchodzi wełna. W naszym przypadku również zdecydowaliśmy na coś bardziej ekologicznego i ciekawego, czyli wełna drzewna. Ona jest bardzo przyjemna w zapachu przede wszystkim, ale też ma bardzo dobre właściwości docieplające. I wtedy od środka. Od środka wchodzi folia paroizolacyjna, która ma na celu nie doprowadzić do sytuacji, żeby właśnie te elementy docieplające typu wełna sobie zawilgotniały i żeby tam nic się nie działo. W pewien sposób według niektórych budowlańców rzecz kontrowersyjna, bo od środka wchodzi płyta już konstrukcyjna, czyli OSB 3.0, która ma na celu usztywnić ściany, ale też być zabezpieczeniem przed właśnie wilgocią i całą resztą. To jest płyta już od środka. Na to ponownie przychodzi łata, kontrłata i na to przychodzi płyta karton gipsowa. I ta płyta karton gipsowa będzie w naszym przypadku tak zwaną różową, czyli będzie ognio i wodoodporna. W całym budynku wtedy ją sobie rozprowadzimy. No i tak właśnie robi się ściany szkieletowe. To jest jedna z możliwych przekrojów takiej ściany. Oczywiście ta ścianka jest położona bokiem teraz. Ona powinna być oczywiście odwrotnie. No i cóż, tak to mniej więcej będzie sobie wyglądało. Dzięki temu, no niestety nie możecie tego poczuć, ale generalnie już teraz, za chwilę pewnie Lola tu zrobi jakąś poglądówkę wokół, jak to wygląda. W każdym razie jest na pewno taki dosyć przyjemny zapach drewienka. Właśnie dzięki tym wszystkim rzeczom drewnianym i belkom, i wełnie, i całej reszcie. Więc nam osobiście bardzo się to podoba. Co ciekawe, nawet teraz chodząc do środka czuć, że jest tak dosyć chłodniej na zewnątrz, ponieważ te płyty
I te wszystkie elementy, które stosować, mają tą zaletę, że właśnie są otwarte dyfuzyjnie, czyli po prostu łatwo się wychładza powietrze w środku, łatwo też je dobrać jest w środku, no i też te wszystkie wilgocie, pary i cała reszta ucieka sobie na zewnątrz. Już? Ciekawe. Kiedy ściany już były, to trzeba je było wykończyć. I ponownie większość robiliśmy sami. O niczym nie zapomnieć. I tutaj będzie mała zmiana. Zmiana to jedyna pewna rzecz. Ta jedna niewielka rurka doprowadziła do tragedii. Przyjechaliśmy dzisiaj sprawdzić poziom wilgotności naszego budynku. Osuszacze nadal pracują. Zalało nam cały budynek. Woda stała z 15-20 cm. Strat było dużo, ale nas to nie załamało. I szybko ruszyliśmy dalej. Próbowałem tiny house'a. O, tego tam. Dzieje się, proszę Państwa. Ostatni panel. Czy będzie pasował? Uwaga. Oto chwila prawdy. Jest. Jest szczelnie. Jest, uwaga. Przyszedł czas na wykończenie wnętrza. I ponownie, ile tylko się dało, robiliśmy sami. Potem wokół domu czekało nas przygotowanie drewna na zimę, wykopanie studni do podlewania kwiatów, czy wiele innych rzeczy. Śpiewają ptaki, a ja już nie mogę wytrzymać, ponieważ tutaj niedaleko jest rowek. Ostatnio widziałem, jak chyba ktoś do niego wpadł. To wymyśliłem, że w ramach takiego projektu dodatkowego spróbuję zrobić mostek. To jest taka wersja alfa. Pierwsza zima była po prostu wspaniała. Ale na początku wiosny wystartowało moje wyzwanie 500+. Cześć. Fajnie, że tutaj jesteś i chcesz wziąć udział w wyzwaniu 500+. Za pieniądze z internetu, jako freelancer, zbudowałem ten dom, jeżdżę na tym samochodem, zwiedziłem Filipiny, Tajlandię i kilka innych krajów. W tym wyzwaniu chcę Ci pokazać, jak możesz legalnie zacząć dorabiać przez internet. Efekty mnie zaskoczyły. Setki, tysiące sprzedanych książek i kursów. I Ty również możesz dołączyć do tej rewolucji. Wszystkie informacje są w opisie. Później przyszedł czas na sadzenie kwiatów i warzyw. Coś po prostu niesamowitego. Zbudowaliśmy własną folię, a zaraz potem taras i ganek. Nigdy nie czułem takiej satysfakcji. Spod mojej własnej ręki powstaje coś prawdziwego i wspaniałego. Niesamowita przygoda. I tak to spokojnie mieszkać na tej wsi. Jeśli jesteście ciekawi więcej, jak wygląda w środku, jak się urządziliśmy, jak wygląda nasza codzienność tutaj na wsi, to dajcie znać w komentarzu. Zostawcie jakiegoś lajka. Postaram się na tę chwilę przygotować więcej filmów na ten temat.